Co będzie? Kiełbaska polska z polskiego sklepu. Fajnie. Na przykład są piękne grafiki, także zapraszamy do oglądania i do... Serdecznie wszystkich dzisiaj witam i dziękuję, że przybyliście na pierwszy, przynajmniej w historii Kristiansand, polski dzień. Wszystkiego najlepszego. Gratulerer med dagen. Jeg veldig glad for å få lov å være med på starten av nasjonaldagfeiringen deres. Og jeg synes det veldig flott at dere velger nå å markere nasjonaldagen deres. Det er kanskje viktigere enn noen gang at vi ta vare på demokratiet. Som dere vet så feirer jo Norge veldig mye på den norske nasjonaldagen 17. mai. Og vi er stolt av den tradisjonen vi har. Og så vet vi også at Polen har hatt en historie hvor dere også har vært under andre land. Og fra 1918 ble dere selvstendig nasjon. Det var jo veldig spennende og interessant å følge den utviklingen dere hadde på slutten av 80-tallet, hvor dere ble det første østeuropeiske selvstendige landet. Og vi i Norge vet godt både pave Johannes Paul den andre og Lech Walesa som store skikkelser i historien. Og så er dere den største nasjonaliteten i Kristiansand, som har utgangspunkt i andre land. Og 250 har blitt født i Kristiansand. Vi har personer med polsk bakgrunn i de aller, aller fleste yrker i Kristiansand. Så da vil jeg igjen bare si tusen takk for at dere er en viktig del av Kristiansand. Og så vil jeg ønske dere en strålende feiring, og så håper jeg at dere fortsetter å markere på den måten som dere starter nå. Jeg tror dette er viktig. Dziękuję bardzo za to, że jesteście częścią miasta i mam nadzieję, że będziecie kontynuować świętowanie swojego dnia. Tutaj. Cześć, witamy, Michał. Przyjechaliśmy do Was z Aranda. Zdrowo, smacznie, domową. Nasze wyroby, 100% mięska, 0 konserwatów. Wyroby produkujemy w Arendal. Mamy profesjonalną kuchnię, dużą chłodnię, wędzarnię, naturalne drzewko. Także zapraszamy do zakupu. Ja? Was heter du? Jeg heter Frida. Min pappa kommer fra Makedonia. Min mamma kommer fra Tyskland. Og jeg her på Polskdagen. Hva gjør du? Maluje. Hva du ser? Maluje, statek i polske teatry i tańce. Aleksandra na polskim dniu będzie tak. Witać. Okay. Witamy, zapraszamy okay. Wszystkich na polskim pierwszym dniu w Kristiansand. To jest Barbara. Tak. Barbara robi przepiękne ręczne prace. To na przykład są makramy, które są bardzo, bardzo pracochłonne. Aha. A zaletą ich jest to, że właśnie są od podstaw ręcznie robione, łącznie z tym drewienkiem i tak dalej, zszyfowane. Właśnie, Barbara, gdzie możemy znaleźć Twoje rzeczy? Na razie tylko u mnie w domu. Mamy heja. Tatki, maminka, doma jedem bluz po kaszepsku. Inaczej nie rozumieją. Tata i mama rozmawiają w domu barem. Tylko po kaszepsku! No, to tak. Cześć, mam na imię Przemek. Rusia. Witamy wszystkich na pierwszym dniu polskim w Kristiansand. Mamy na sobie stroje kaszubskie. Przyjechaliśmy z Kartus. Boże, jakich się fajnie słuchaj, bo nie z tego kraju byli!
Cześć, jestem Agnieszka. Chciałam Wam zaprezentować moje prace, które robię własnoręcznie. Głównie są to ozdoby robione na szydełku, utwardzane, służące jako zawieszki na choinkę. Możecie znaleźć moje rzeczy na Facebooku pod moim imieniem i nazwiskiem Agnieszka Łyzon. Serdecznie zapraszam. Ja wiem, że nie wyglucha jesteś na wystawie. Proszę bardzo. No, witamy na polskim dniu. Tak. Pierwszy polski dzień w Kristiansandzie. Mama i córka. Tak. To jest mama, to jest córka. Mama maluje, córka robi resztę. Zajmuję się malarstwem po pracy, czyli jest to półprofesjonalnie. Prawie można oglądać tylko i wyłącznie u mnie w domu. To jest tylko moje home. Robimy wszystko, robimy. Dobra, a co mamy na stole? Rysujemy, malujemy, rysujemy. Okay. Makrama, skóra. Okay. Malunki. Malunki mamy, no. Marietta Luis. Marietta Luis, tak? Jestem to na Facebooku, na Instagramie i mam sklep pracy. Dobra, mam tak na fajnie. Tak samo się nazywa. No i super, dziękuję. Dzień dobry, witam dzisiaj Was na Polskim Dniu. Chciałam Wam dzisiaj przedstawić moje mydełka. Są takie świąteczne, w stylu świątecznym. Troszkę może i w tajskim stylu. Mhm. Zajmuję się rzeźbieniem w owocach. Dużo jest zamówień na przykład na konfirmację, nawet zdarzało się na komunię. Wszystkie moje zdjęcia znajdują się na Facebooku. Nazywa się moja strona Carvemani. Pierwszy raz robiłam dla siebie coś z owoców. Dobra, fajnie. Witamy na Polskim Dniu. Ja jestem Aneta i robię własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne oraz stroiki. Moje produkty możecie znaleźć na Facebooku, Finie oraz Tajs. Zapraszam do kupowania. Dzień dobry, nazywam się Mariola Musiałek. Piekę ciasta, takie jak Raffaello czy miodownik, czy różne inne. Cieszą się dużym powodzeniem, mam stałych klientów. Można mnie znaleźć na stronie MKKK, na Facebooku, mam też mam grupę i mam stronę na Facebooku. Dopiero zaczynam, ale wszystkim smakuje, więc zapraszam do skorzystania z mojej oferty. Mogę Ci opowiedzieć teraz. Dawaj. Cześć. W dzisiejszym dniu wystawiałam swoje prace. Mam trzy projekty, są związane lokalnie, bardzo z Kristiansand. Pierwszy projekt to są moje plakaty warzywne. Jestem częścią Anderslandru, to taki wspólnoty sztuka na polu. Drugim cyklem była wystawa o mostach. Ten most Varoddbruach, stary, który już nie istnieje. I ten nowy, który był w budowie. Miałam taką możliwość, że dzięki temu, że często przepływaliśmy pod tym mostem żaglówką, to za każdym razem robiłam zdjęcia. Jestem architektką, więc no mosty, konstrukcje, budowle to są szczególnie inspirujące, więc to była główna inspiracja. Ten most był dla mnie, stary most Varoddbruach, był dla mnie takim symbolem tego miasta i to była jedna z pierwszych rzeczy, którą zobaczyłam, jak wjeżdżałam do miasta pierwszy raz i był on niezwykle ważny. No i było mi smutnego, jak go burzyli. A trzecim projektem były mapy morskie. Stworzyłam cykl map morskich wybrzeża norweskiego, południa Norwegii. Tutaj mamy Grimstad razem z dorszem. Kolorowałam prawdziwe mapy morskie używane. Tutaj na przykład widzimy, że tą mapę używali nurkowie i są zaznaczone na nich wraki. Ja pokolorowałam ją akwarelami i do tego dodałam coś lokalnego, coś od siebie. No właśnie nie bardzo była okazja do tej pory, żeby pokazać te swoje prace i to jest w zasadzie mój pierwszy raz, kiedy mogę pokazać, co robię wieczorami. Okazuje się, że to się ludziom podoba, więc może spróbuję gdzieś pokazać to więcej. Fabian, gotowe? Ktoś włączył kawę i herbatę. Mogłabym ją
to opisać. W moich słowach słowa czai się. Nie znaczą mi słowo, jeśli szukasz sensu prawdy w nim.